Konferencja, podczas której Apple pokazało najnowsze iPhony, już za nami. Podsumujmy krótko nowości w jeszcze gorącym iPhone'ie 8 oraz 8 Plus. Zapraszam do oglądania. Apple jak zwykle wprowadziło dwie wersje iPhone'a 8 oraz 8 Plus o przekątnej ekranu 4,7 oraz 5,5 cala, jednak sam wyświetlacz Retina HD został ulepszony i ma zapewnić lepsze odwzorowanie kolorów oraz kinowy, szeroki gamut. Tył urządzenia wykonany jest ze szkła zamiast aluminium, a urządzenie wygląda naprawdę elegancko. Największym jednak atutem tej konstrukcji jest możliwość bezprzewodowego ładowania smartfona również za pomocą ładowarek indukcyjnych innych firm. iPhone 8 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, złotej oraz gwiezdnej szarości. Głośniki stereo mają grać głośniej o 25% niż w iPhone 7 oraz zapewniać głębszy bas. Tym razem smartfon dostępny będzie w wersjach o pojemności 64 i 256 GB pamięci masowej. Nowy 6-rdzeniowy procesor A11 Bionic ma być szybszy i zdecydowanie bardziej energooszczędny. Aparat ma robić zdjęcia w jeszcze lepszej jakości oraz dodatkowo mieć ciekawe efekty oświetlenia studyjnego. Największą innowacją jest jednak kamera, która będzie mogła nagrywać w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, co czyni ten smartfon pierwszym takim dostępnym na rynku. Resztę dopełniają tryb slow motion w 1080p oraz wspieranie sprzętowe, jak i oprogramowaniowe rzeczywistości rozszerzonej. Nowy Bluetooth 5.0 umożliwia przesyłanie dźwięków w wyższej jakości oraz na dalsze odległości. Na koniec ceny. Nowy iPhone 8 w najtańszej 64-gigowej wersji ma kosztować 3479 zł, z kolei większy brat 8 Plus z taką samą pojemnością 3979 zł. Jeżeli jesteście ciekawi nowego iPhone'a X, w karcie znajdziecie linka do tego materiału. Tymczasem zostawcie koniecznie kciuka w górę oraz komentarz, co sądzicie o nowych iPhone'ach. Nie zapomnijcie także o subskrypcji tego kanału po więcej nowości technologicznych. Trzymajcie się, na razie!